Witajcie kochani, nie mogę dłużej odwlekać pewnej sprawy, nadszedł w końcu ten dzień, wakacje się skończyły, skończył się razem z tym sezon ogórkowy i trzeba w związku z tym przygotować ogórki kiszone na zimę. Ogórki kiszone to nasze danie narodowe, przekąska narodowa. Towarzyszy przy wielu obiadach. Obowiązkowe jest w każdy święta, czy to na Boże Narodzenie, czy też w imprezę sylwestrową, na Wielkanoc, na Mikołajki, Andrzejki i kiedy kto tam chce jeszcze. Można zakąszać do chudeczki, można do obiadku, do drugiego dania. A są tacy jak u mnie w rodzinie, że mogą po kilka ogórków jeść dla samego smaku. Dlatego na pierwszy rzut, który będę właśnie dziś robił, zakupiłem 22 kg ogórka gruntowego na bazarku w okolicznej miejscowości. Mam ogórki od siebie z plantacyjki, no ale tam u mnie tam parę kilo zebrałem, to bieżąca konsumpcja. Będzie potrzebny jeszcze koper włoski, koperek, ale nie taki tam delikatniutki, malutki, tylko wyrośnięty. Baldachy muszą być duże, konkretne, sztywne już. Łodyga też sztywna, twarda, żeby to nie gniło w słoiach, tylko żeby rozpuszczało się i smak nadawało naszym ogórkom kiszonym. Korzenie chrzanu. Chrzan dorodny, wyrośnięty, żeby był. Jak nie ma korzeni, mogą być liście, ale też muszą być takie naprawdę już rozwinięte i twarde. Korzenie są lepsze. Element opcjonalny mówią, liście dębu, które dodatkowo wzmocnią, usztywnią ogórka. Czosnek dodaje. Czosnek wybija tam wszystkie niepotrzebne mikroorganizmy. Podobnie cebula, sól. Sól używam, naszą sól kamienną z kopalni naszej Wieliczka. Czysta sól, nieskażona żadnym świństwem z Chin. Nie skażona żadnym gównem tam z Morza Bałtyckiego, bo Rafał Trzaskowski, prezydent tęczowej w stolicy, cały czas tam wysyła, a my to jemy. Już nie wspomnę o mikroplastiku, którego tam megatony pływają w morzu i potem ta sól morska ma to wszystko. I te gówna z Warszawy, i ten mikroplastik, i tam Bóg jeden wie co. Także sól kamienna. A jeśli kiedyś robiliście ogórki tak, i one wam psuły się, eksplodowały, bo i takie są przypadki, że strzela słoik, takie jaja. To właśnie dlatego, że najprawdopodobniej składniki, jakie użyliście, a w szczególności sól, to nie była sól, tylko tam coś, wyrób do soli podobny, nic więcej. No, to oczywiście tu będę musiał, no jeszcze opcjonalnie można ziele angielskie też będę dodawał. Można liść laurowy, no ale jak ja mam liść dębu, to liść laurowy już nie jest konieczny. No, zamiast liścia laurowego czy liścia dębu można dać liść wiśni na przykład, tak? Czy czeremchy, no różne są pomysły, ale potem jest inny taki posmak ogórka. No, ja osobiście lubię liść dębu, bo wtedy ogór jest taki konkretny smak, jest elegancki. No i oczywiście filmik ten jest przeznaczony dla początkujących adeptów sztuki kucharskiej. Starzy wyjadacze czy wyjadaczki kuchenni, no już mogą sobie odpuścić, bo wiedzą jak to robić. Też niech nie potem nie piszą w komentarzach, że a tam ogórki kiszone, każdy umie. No jak każdy umie, no to może się rozłączyć. To jest dla tych, co nie umią, a chcieliby umieć. Można powiedzieć, że wszystko można kupić, co tam w sklepie. No można kupić, no ale pandemia pokazała, że różnie może być. Mało co pakowało i sklepy spożywcze też by pozamykali. W innych krajach pozamykali. Tam wydzielali tylko tam dyżury w godzinach. No. A tak mamy swój. Zawsze można wyjąć kiedy się chce. O każdej porze dnia. A dodatkowo jeszcze wiemy z czego zrobiliśmy. Jak zrobiliśmy. Żadnej chemii. Żadnego świństwa. Żadnych utrwalaczy. Żadnych tam zamienników smaku i tak dalej. No. Tu wstępnie będę musiał obrobić korzenie chrzanu,
ząbki czosnku poobierać, cebulę też obrać, pokroić, ogórki potem umyć, słoje też przynieść, poumywać, liście dębu wypłukać. Jak będę na kolejnym etapie, to będę pokazywał. Tu, moi kochani, mamy już liść dębu opłukany, cebula pocięta, krążki grube, ząbki czosnku obrane. Chrzan pocięty na mniejsze kawałki, oskrobany ze skóry. Pocięty na połówki i ćwiartki. Jak tego przygotuję, umyję słoiki, opłukam o góry i będę robił zalewę. Na tym etapie to wszystko rozłączam się. Tu widzimy kilka większych słoików już opłukanych. Suszy się i czeka. W tym czasie wstawiłem już wodę na gotowanie zaprawy. Zaprawa solna. No do wody będę dodawał sól. Tak po ćwierć kilo na każdy gar. Jak jest za mało soli, się te bakterie za szybko rozwijają, które kiszą ogórki i one potem takie robią się miękkie, skrapciałe. No nie o to nam chodzi. Chcemy, żeby były sztywne i miłe do jedzenia. Tylko czasami jak damy dużo soli, to potem trzeba płukać już gotowe ogórki do jedzenia. Przykrywam, niech się gotuje. W tym czasie będę już przygotowywał słoiki po podłożeniu ogórków. W słoju na dnie układam najpierw liście dębu, potem koper, krążek konkretny cebuli, kilka kawałków chrzanu, kilka ząbków czosnku, kilka ziaren ziera angielskiego. I tak będę przygotowywał w każdym słoju to wyposażenie, które będzie na dnie, a na to będę potem układał ogórki. Ułożyłem 5 słoików z dość konkretnymi ogórami, no ale słoje też są konkretne. Nie wyczerpałem nawet 1/3 tego, co kupiłem. Także zabawa mnie długo czeka. Tu polujesz też pakiecik przypraw. Chrzan, koper, cebulka, liść dębu. Tu już zaprawa się zabrzała, więc pobieram garnkiem aluminium metalowym. No, woda cały czas się gotuje. Jest do pełna. Nakręteczka. Dokładnie dokręcamy. Chwilę tam postoi i można zanosić do piwnicy. No jest też druga szkoła, że tam potrzebać 2-3 dni w ciepełku i dopiero zanieść. Wtedy się lepiej podobnie startują i lepiej się kiszą. I tu przy ogórkach kiszonych nie pasteryzujemy, bo ta wrząca zalewa solna już ma rzekomo wybić wszystkie niepotrzebne bakterie, natomiast te, które są wewnątrz ogórku, rozpoczną za jakiś czas proces kiszenia czy też kwaszenia i tam po kilku tygodniach mamy już gotowy produkt do konsumpcji. Tu nie będę pokazał, jak wszystkie zalewa, bo pokazałem cały proces od przygotowania do zakończenia słoja. Słój stygnie i zanosimy go do piwnicy.
czekamy tam z miesiąc, możemy wyjmować i konsumować. Tak aż do wiosny, jak dużo narobimy, to i do lata, a może i 2-3 lata, to różnie to bywa. Jak są dobrze zrobione, to mogą poleżeć i 2-3 lata w spiżarni czy w piwnicy. No. Przede mną jeszcze dużo pracy, bo muszę pójść dobrać słoi, przynieść z piwnicy, myć kogórki, tuszykować. Mam dzisiaj zajęcie do późnego wieczora. Dziękuję za oglądanie. Podobało się, to proszę lajki. Kto nie subuje, niech zasubuje kanał. Dziękuję za oglądanie. Moi kochani, postanowiłem się jednak na koniec pochwalić moją produkcję. Proszę bardzo, 19 słojów. 4-litrowych, 3-litrowych, najmniejsze 2-litrowe. Kilka godzin zabawy było, ale będzie co jeść w czasie zimy. I to już będzie chyba docelowy koniec mojego filmiku, więc proszę o lajki i suby ewentualnie. Dziękuję za oglądanie.